Cukier uzależnia 8 razy bardziej niż kokaina, co powoduje, że ja mam większe rozmiary niż M. Pierwsza rzecz, odrobaczamy się. To jest wybór, każda kobieta wybiera. Jeśli nie musimy antykoncepcji używać, to nie używajmy. My musimy poznać przyczynę, dlaczego ewentualnie mamy trudność z zajściem w ciążę. Imprezowaliśmy cały czas. Ostatnie 10 lat. Pakujemy do tego mieszkania wszystkie najgorsze graty, jakie znajdziemy po śmietnikach. Typowo społeczne, towarzyskie trunki. Używki, które pomagają nam stać rano z łóżka. Czasu nie cofniemy, ale zawsze mamy to, co jest przed nami. Witam serdecznie w serii Inspirujące Kobiety. Dziś zainspirowała mnie Anna Mazurczyk, socjolog, dietetyk kliniczny, autorka książki Przebudzenie do zdrowia. Chciałabym, abyś zainspirowała i przebudziła w dzisiejszym odcinku kobiety, które planują dziecko. Chciałabym, żebyś nam pomogła spojrzeć na to planowanie i przygotowanie się w sposób mądry, w sposób odpowiedzialny, w sposób zdrowy i w sposób naturalny. Witam Cię serdecznie, Ani. Witaj, Livia. Witam Państwa. Co wybrać, jak jeść i jak przygotować się do tej ciąży? Dla mnie ciało kobiety jest jak nasze mieszkanie. Jak mieszkanie, w którym chcemy przebywać, chcemy, żeby było piękne, chcemy, żeby było czyste. I takie mieszkanie, które przygotowane jest również dla dziedziusia. A jeśli dziedziusia chcemy wprowadzić do mieszkania, w którym są stare graty, w którym są obdrapane, opadające tynki ze ścian, w którym wszędzie jest brud i wszędzie niemiło, tak żaden z nas nie chciałby mieszkać w takim mieszkaniu. A jeśli spojrzymy na nasze ciało jako na mieszkanie, do którego chcemy zaprosić naszego dziedziusia, no to powinniśmy je dokładnie posprzątać i wspaniale przygotować na jego przybycie. Uważasz, że niezbędna jest zmiana nawyków żywieniowych, aby zajść w ciążę? Ponieważ często szukamy problemu u różnych specjalistów, szukamy problemu w sobie, szukamy problemu w partnerze. Uważasz, że trzeba mieć zdrowy organizm, żeby zajść w ciążę? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, tak? Jeśli przyjdzie nam myśl o tym, że kiedykolwiek w przyszłości chcielibyśmy mieć dziecko. Tak, bo to jest wybór. Każda kobieta wybiera. Dokładnie. Ale zacznijmy od rodziców. Świadomy rodzic wie, że jego córka, że jego syn kiedyś będą chcieli mieć dzieci. A więc prowadząc swoje dziecko po drodze do zdrowia, będą na pewno będą mieli to w głowie, że kiedyś, jeśli te dzieci będą miały swoje dzieci, to potrzebna jest ta właśnie baza, ten basic, gdzie zdrowie tych dorosłych ludzi już wtedy będzie dawało im możliwość, żeby łatwiej zajść w ciążę, żeby te ich dzieci, czyli wnuki, były zdrowsze, żeby nie zapadały na różnego rodzaju choroby, tak zwane cywilizacyjne. Ale zostawiając już tych rodziców, spójrzmy teraz na młodych ludzi. Mamy 30-40 lat. Tak. I nagle imprezowaliśmy cały czas. Ostatnie 10 lat. Ostatnie 10 lat na imprezę. Co weekend. W pracy po 8-10 godzin, 12 tak. godzin tak. dziennie. Używki, które pomagają nam wstać rano z łóżka i trochę podnieść naszą energię, dużo cukru. Łapiemy do jedzenia cokolwiek, co jest pod ręką, bo nie mamy czasu. Stacje benzynowe, knajpy, bary, różnego rodzaju chipsy, przekąski, automaty z niezdrowym jedzeniem. I co, nagle mamy to odstawić? I teraz pakujemy do tego mieszkania wszystkie najgorsze graty, jakie znajdziemy po śmietnikach. I nagle myślimy sobie, jejku, to jest ten moment, w którym chciałabym mieć dziecko, w którym chciałbym mieć dziecko. Znajdujemy odpowiednią osobę do tego, która tak samo z tych samych śmietników zbierała stare graty i pakowała w swoje mieszkanie. I nagle budzimy się do tego, że chcemy mieć dziedziusia i do tego mieszkania chcemy go wprowadzić. Każdy normalny człowiek najpierw zrobiłby remont, to znaczy wszystko sprzątnął, wyrzucił wszystkie śmieci, odświeżył to mieszkanie i wprowadził do niego przepiękne, kolorowe mebelki. Więc jeśli tylko najdzie nas myśl, że chcemy mieć dziecko albo planujemy za 2-3 lata mieć dziecko, no to zabierzmy się za ten remont, zabierzmy się za to sprzątanie. Tylko jest pytanie, czy mamy odpowiednie narzędzia do tego, żeby się zabrać za remont i sprzątanie naszego ciała wewnątrz i na zewnątrz. Rozumiem, że musimy się jakby oczyścić. Czy jest możliwe
takie cofnięcie czasu, oczyszczenie się nagle z tych wszystkich naszych małych i większych błędów? Nie. Nie cofniemy czasu. Czasu nie cofniemy, ale zawsze mamy to, co jest przed nami. Tak. Więc możemy dobrze wykorzystać ten czas, który jest przed nami. Możemy ten czas skumulować, ścisnąć go i postanowić, że akurat w tym czasie, i nigdy nie jest tak, że to jest zły czas, że to jest za późno. Nie ma za późno. Nigdy nie jest za późno. Więc w tym czasie postanawiamy, że zmienimy dla dzidziusia swój sposób życia. Zmienimy swoje postrzeganie świata, swoje pożywienie, które wsadzamy do naszego organizmu. I niech będzie, że my dla tego dziedziusia zmienimy swoje życie. Założę się, że to już nie wróci. Bo jeśli organizm dostanie coś dobrego, to on będzie chciał to dostawać cały czas. Tylko my właśnie musimy mieć te narzędzia, musimy mieć te miotły, szczotki, musimy mieć dobre płyny do tego, żeby wysprzątać to nasze mieszkanie. Tylko skąd je wziąć? No właśnie, co to są te szczotki, co to są te płyny, gdzie mamy ich szukać? Czy mamy ich szukać w sklepie, czy mamy ich szukać w sklepie ze zdrową żywnością? Teraz popularne jest, że wchodzimy sobie do sklepu i mamy takie półki zdrowa żywność. I tam jakby ceny idą w górę niż cała reszta innych półek i jakby te wszystkie takie slogany bio, gluten free, laktoza free. Czy jakby my mamy się rzucić na tą półkę i wszystko zgarnąć do koszyka i jakby to powoduje, że się oczyścimy? Co robić? Co kupować? Co jeść? No jeżeli w sklepie takim wielkim jest tylko jeden regał z napisem zdrowa żywność, tak, to znaczy, że na wszystkich innych półkach jest niezdrowa, a więc je wszystkie omijamy. Kierujemy się na tą półkę ze zdrową żywnością i fakt faktem jest ona droższa. Ale trzeba się zastanowić, ile później będzie kosztowało nas wydanie pieniędzy na lekarstwa dla takiego dziecka, które może urodzić się chore, lub też na próbowanie, żeby zajść w ciążę, na in vitro. Ile pieniędzy będzie kosztowało to przygotowanie jakby... Ta chęć zajścia w ciążę i te możliwości, które daje nam nowoczesna medycyna. A przecież my musimy zacząć od nowa, zacząć od początku. My musimy poznać przyczynę, dlaczego ewentualnie mamy trudność z zajściem w ciążę. Dlaczego chcemy, żeby to dziecko urodziło się zdrowe, a nie chore. I iść do samego początku. I teraz mamy tą półkę ze zdrową żywnością. Co z niej wziąć? No właśnie, co z niej wziąć? Czytajmy etykiety. Na etykietach jest napisane prawie wszystko, ale też musimy mieć świadomość siebie i swojego ciała. Jeśli mamy nadwagę, to żeby to mieszkanie nie było wielkie, opuchnięte. Choroba cywilizacyjna niesamowita. Właśnie, to co trzeba zrobić? I to naprawdę, nie ma co chodzić do dietetyków, nie ma co pytać ludzi dookoła, nie ma co szukać w social mediach. Po prostu zastanowić się, popatrzeć się w lustro i zastanowić się, co mogę zrobić, żeby przygotować mieszkanie dla mojego dziecka najlepiej jak potrafię. Okej, co powoduje, że ja mam większe rozmiary niż M? Jeśli znajdziemy ten powód, to już jesteśmy w połowie drogi do sukcesu. Dlatego, że już później zostanie nam tylko usunąć tą przeszkodę z naszego życia. Więc jeżeli to jest cukier, to po prostu robimy detoks od cukru. Cukier uzależnia ogromnie nas od siebie. Zwłaszcza ten cukier rafinowany, cukier prosty. Wszystkie słodycze. Słodycze to jest pierwsza prosta droga do cukrzycy. Dlaczego? To nie chodzi o sam cukier. Chodzi o połączenie tłuszczu i cukru. Jeżeli to połączenie jemy właśnie w ciastkach, w słodyczach generalnie. Tak, w batonach, w czekoladach, wszędzie. W jogurtach, w płatkach śniadaniowych. Cukier tak naprawdę jest wszędzie. Natomiast, żeby uwolnić się od tego cukru, zrobić detoks od cukru, to jest tak jak zrobić detoks od papierosów czy od alkoholu. To jest niezwykle trudne, a powiedziałabym, że trudniejsze. I teraz dlaczego trudniejsze? Jest to trudniejsze. Cukier uzależnia 8 razy bardziej niż kokaina. Jeśli tak jest, to cukier jest zamieniany przez nasz żołądek w toksynę. Jeśli my tą toksynę dokładamy do organizmu każdego dnia, praktycznie pod każdą postacią, nawet w chlebie jest cukier, wszędzie jest cukier. Jeśli my dajemy tą toksynę do naszego organizmu, no to wiadomo, że on nie potrafi, jest rozregulowany, nie potrafi sam się wyregulować. Jeśli zakończymy to, tak połowa naszych problemów zniknie. Dlatego, że ten cukier. Druga rzecz, pasożyty. Jeśli chcemy przygotować się do ciąży, nie mówię w momencie ciąży i w momencie karmienia, ale tak, jeśli przygotowujemy się mamy do ciąży. Dziś planujemy, mamy to z tyłu głowy i już chcemy.
Tak, i przede wszystkim pierwsza rzecz, odrobaczamy się. Tak jak odrobaczamy nasze zwierzęta, tak powinniśmy się odrobaczać, co najmniej 2 razy w roku. A więc jeśli odrobaczymy nasz organizm, jeśli usuniemy patogeny, które są przerośnięte, to wtedy ten organizm zacznie odzyskiwać swoje funkcje, ponieważ pasożyty mogą zagnieździć się w różnych częściach naszego ciała, mogą zagnieździć się w jelitach i tam rozrastają się najprędzej. Są pewne symptomy. Takie. No właśnie, ale skąd wiemy? Kiedy wiemy, że mamy w sobie pasożyty? Wtedy, kiedy widzimy siebie jako szarzy ludzie, jak widzimy jakieś oznaki na twarzy, czy wtedy, kiedy nasza waga jakby idzie mocno w górę, czy wtedy, kiedy jesteśmy ospali, czy wtedy, kiedy nie możemy wstać z łóżka, jakby na co zwrócić uwagę, że coś z naszym organizmem jest nie tak, że jakieś pasożyty mamy w sobie. Wszystko to, co powiedziałaś, okay. Plus ciągle odchrząkujemy i odkaszlujemy. Tak, często. Tak, mamy śluz w organizmie. Ten śluz po prostu gdzieś tam cały czas nam towarzyszy. Odchrząkujemy, nie możemy aż mówić, bo nas zatyka. Albo budzimy się rano z nadętym brzuchem. I to są takie symptomy. Jesteśmy właśnie ospali, ociężali, nie możemy się rano obudzić. Jesteśmy taki, jakbyśmy nie mieli życia w sobie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co zjemy wartościowego, zjadają najpierw nasze pasożyty. One karmią się witaminami, mikroelementami, ale one karmią się cukrem. I dla nas nie zostaje nic wartościowego. Pierwsza rzecz. A druga rzecz, idziemy, jemy słodycze. Słodycze nie jemy dla siebie, tylko słodycze jemy dla naszych pasożytów. One wysyłają specjalne sygnały do naszego mózgu i kierują nas w stronę szafki ze słodyczami. To jest tak naprawdę trochę zwodnicza energia, dlatego że właśnie to jest takie nagłe doładowanie, a później spadamy emocjonalnie z naszym samopoczuciem jeszcze głębiej w dół. Nie mamy siły do życia, nie mamy siły, żeby wstać rano. Przecież jak my śpimy, podczas kiedy śpimy, wytwarza się melatonina w organizmie. Powinna się wytwarzać, chyba że patrzymy się przed snem w telefon, w ekrany, w telewizory. Niebieskie światło absolutnie powoduje, że nasze oczy nie mogą odpocząć i nie wytwarza się melatonina w naszym organizmie. Ale kiedy zaświecimy słońcem w oczy, kiedy otworzymy okno, wytwarza się serotonina. Ale serotonina nie wytworzy się, kiedy nie będzie wcześniej melatoniny. A melatonina się nie wytworzy, kiedy nie przestaniemy patrzeć w te telefony. Więc o godzinie 22 odkładamy telefony. Nie patrzymy na ekrany, odkładamy laptopy, telewizory, gasimy wszystkie światła. Musi być absolutnie ciemno, żeby melatonina mogła się wytworzyć w takiej ilości, jakiej jest nam potrzebna. I wtedy rano jest wielka szansa, że się obudzimy z energią. Ale jeśli nie będziemy przerośnięci pasożytami, musimy zrobić depopulację tych pasożytów i musimy ich trochę im ukrócić życie, dlatego że jak budzimy się rano, to zwykle ludzie narzekają, że mają właśnie pełne brzuchy, że są tacy nadęci. Tak, tak. Opuchnięci, nadęci, zmęczeni, nie chce im się wstawać z łóżka, mówi się, że albo beznadziejna pogoda, albo niskie ciśnienie, jakby jest dużo tych wszystkich wymówek. Tak, tak, tylko że to nie zależy od zewnątrz, tylko zależy od naszego wnętrza. Pierwsza rzecz, my nigdy od siebie nie uciekniemy. Gdziekolwiek nie pojedziemy, pojedziemy do ciepłego kraju, gdzie będzie full słońca, a my się będziemy budzić zmęczeni i bez życia. Dlaczego? No te pasożyty zabierają nam życie. Są pasożyty, które rosną w brzuchach, rozmnażają się w brzuchach i one potrzebują dużo przestrzeni w tym brzuchu, więc wysyłają toksyny, które powodują poluzowanie, rozluźnienie mięśni jelit. W związku z tym te brzuchy zaczynamy mieć po prostu większe. Zdęte. Zdęte. A druga rzecz, o której godzinie kończysz jeść wieczorem? O, ja już zmieniłam swoje nawyki żywieniowe, więc ja jestem fanką kończenia jedzenia o 18, ale wiem, że wcześniej, kiedy jadłam w późniejszych godzinach, niestety mój sen nie był taki, jak jest teraz. Ale właśnie chciałam się Ciebie o to zapytać. Co sądzisz o poście przerywanym? Czy to też jest element zdrowej diety i przygotowania organizmu do zajścia w ciążę? Post przerywany? Wszystkie posty są dobre. Tak. Ponieważ są też posty, które mówią o tym, no przerywany post, to zależy co masz na myśli. Okno żywieniowe, 12-18 godzin, tak? Tak, nie, tak. Właśnie o to chodzi. Nasze organizmy potrzebują odpoczynku, odjedzenia.
Możemy pić samą czystą wodę. A więc nasz cały układ pokarmowy odpoczywa i potrzebne jest te 12 godzin, żeby on odpoczął. Niektórzy robią posty dłuższe, na przykład 24 godziny albo tygodniowe nawet. Polecasz to? W pewnych etapach swojego życia polecam, dlatego że organizm sam zaczyna zjadać siebie. Kiedy nie ma jedzenia z zewnątrz, to on zaczyna zjadać siebie, ale przede wszystkim pierwsze co robi, to likwiduje komórki patogenne, czyli komórki, z których kiedyś mogły się wytworzyć nowotwór na przykład. W związku z tym te posty są bardzo dobre, nie jak jesteśmy w ciąży i nie jak karmimy piersią, ale jak przygotowujemy się do zajścia w ciążę. Okej, czyli podsumowując, pierwszy krok cukier, drugi krok odstawiamy telefony, odstawiamy telewizory na wieczór, trzeci krok post przerywany. Powiedz mi taką rzecz, czy takie piwko, winko wieczorem, co sądzisz na temat takich nawyków, bo kobiety, które przygotowują się do ciąży, albo kobiety, które planują w ciąży, jeszcze nie są w ciąży, więc one mogą się napić. Czy, po pierwsze, czy alkohol przerywa post przerywany? Po drugie, jak wpływa na nasz organizm, jeśli planujemy ciążę, jeśli już rozpoczęliśmy to przygotowanie zgodnie z swoją filozofią tej zmiany nawyków żywieniowych? Co sądzisz o alkoholu? Winie, ja nie mówię o mocnych alkoholach, wino, piwo, typowo społeczno-towarzyskie trunki. Społeczno-towarzysko, to się można napić soku z trawy. Natomiast każdy alkohol, ten ze sfermentowanych jabłek też. Kochani, każdy alkohol jest trucizną. Każda ilość alkoholu zabija szare komórki w mózgu. Przez każdą ilość alkoholu wysikujemy swój mózg. I tak naprawdę, jeśli chcemy być mądrzy i zachować jakąś tą inteligencję w miarę taką na przyzwoitym poziomie, to faktycznie powinniśmy zrezygnować z tego alkoholu. Jest pytanie, dlaczego w ogóle ludzie piją alkohol? No właśnie, dlaczego ludzie piją alkohol? Żeby się rozluźnić. Ludzie piją alkohol, żeby na przykład w nagrodę, żeby świętować. Ludzie piją alkohol z nerwów, jeśli na przykład mają różne stresy, nerwy. Gdybyśmy się nie denerwowali, gdyby nie stresowały nas sytuacje, które normalnie stresują innych ludzi, na przykład ktoś się krzywo na mnie popatrzył, albo gdybyśmy właśnie nie reagowali w taki sposób na sytuacje zewnętrzne, to co by było? Czy potrzebny byłby nam alkohol? A gdybyśmy się cieszyli i radowali i potrafili rozluźnić bez alkoholu, to czy potrzebny byłby nam alkohol? On nie jest smaczny. Tak. Po wypiciu alkoholu prawdopodobnie jest tak zwany kac. Nie jest tani. Nie jest tani. Więc po co jest nam potrzebne? Czyli wyeliminujmy teraz wszystkie te powody, dzięki którym my pijemy alkohol. Znaczy ja nie piję alkoholu i dlatego ja mam do tego bardzo taki stosunek anty. Natomiast jeśli znikną te przyczyny, co zrobić, żeby one zniknęły? Mam narzędzia do tego, żeby zniknęły. Ja tych narzędzi używam od 2014 roku. Dzięki tym narzędziom ludzie przestali pić alkohol, ludzie przestali zażerać się słodyczami, ludzie przestali nawet jeść mięso, przestali palić papierosy. I można zrobić takie doświadczenie. Ja robię takie doświadczenia każdego dnia, kiedy widzę, że sok z trawy jęczmiennej i chlorella powodują, że ludzie zaczynają inaczej postrzegać świat. Zaczynają inaczej patrzeć, zaczyna ich odrzucać wręcz od tych używek, na przykład od papierosów. Naturalnie. Zupełnie naturalnie, ponieważ sok z trawy jęczmiennej, trzeba jeszcze zaznaczyć, że jest młody mielony jęczmień w sklepach ze zdrową żywnością czy w jakiejś innej. No właśnie, jakbyś mogła powiedzieć, co to jest, gdzie to można kupić, gdzie to można dostać, bo dla nas jest to jeszcze nowość. No i od kilkunastu lat już gdzieś tam jest to w przestrzeni. Od kilku lat tutaj już nawet ja mówię o tym soku z trawy, dlatego że to jest po prostu podstawa nasza żywieniowa. Sok z trawy, chlorella, czy algi właśnie słodkowodne, które oczyszczają nasz organizm i wymiatają te śmieci z naszego domu, którym jest nasze ciało. I tylko jest jedna rzecz. Młodą trawę jęczmienną można dostać w każdym sklepie ze zdrową żywnością, czy w innym sklepie. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Młoda trawa jęczmienna, mielona i suszona, jest absolutnie szkodliwa dla naszego organizmu. Dlaczego? Dlaczego uczyliśmy się w czwartej klasie podstawówki, że ludzie nie wychodzą na łąki i nie pasą się na łąkach. Widziałaś ostatnio kogoś, żeby się pasł na łące? Nie, bo zima. Ale dlaczego? Dlatego, że ludzie nie trawią trawy.
Ludzie nie są baranami, krowami, końmi i oni po prostu nie trawią trawy. Nie mają takiego enzymu, który się nazywa celulaza, do trawienia celulozy, więc nie trawią trawy. Natomiast wyciśnięty sok z trawy jęczmiennej, bo to jest trawa zbożowa, już jest mega odżywczy dla nas. Zawiera takie wartości odżywcze, jakich nigdy w jakichś suplementach kolorowych, tabletkach różowych, niebieskich nie będziemy mieli. Tutaj z soku z trawy jęczmiennej wchłania się prawie 100% w nasz organizm wartości odżywczych, podczas kiedy z tych suplementów właśnie tylko 4%. Więc jaki jest sens w ogóle brania kolorowych, różowych, witaminy A, witaminy C, witaminy B1? Suplementacja atakuje nas na wszędzie. Ale to nie ma sensu, dlatego że tylko 4% z tego się wchłania. A co jest w takiej tabletce? W takiej tabletce jest maltodekstryna, jest guma guaran, są też te substancje poślizgowe, żeby nam łatwiej było przełykać cukier? I tak dalej. I w niektórych cukier, a w niektórych jeszcze gorszy aspartam albo w jakieś inne słodziki. Żebyśmy się tylko nie zapakowali w słodziki, bo słodziki są jeszcze gorsze niż cukier. Jak już musimy, to już nic, napoje zero. W ogóle napoje słodzone czy napoje zero to jest absolutna toksyna dla naszego organizmu. Więc jeśli chcemy wysprzątać to nasze mieszkanie, to mamy takie narzędzie, którym ja sprzątam swoje mieszkanie i mieszkania moich znajomych, to jestem taka sprzątaczką. I wychodzę do nich i mówię, słuchajcie, sprzątamy teraz wszyscy razem. I faktycznie dostają chlorelę perenoidozę sorokiniane, tylko bardzo ważna rzecz, ona powinna sama być czysta od metali ciężkich, od toksyn, dlatego że jej funkcją główną jest ściąganie toksyn z naszego organizmu. Więc jak ona zaczyna ściągać toksyny z naszego organizmu, wydalamy ją do ubikacji i po prostu metali ciężkich w sobie mamy mniej i mniej i mniej. Ale jeśli wprowadzimy do naszego organizmu chlorelę, która sama jest zatruta metalami ciężkimi, no to wtedy te metale mogą w nas zostać i po prostu nas jeszcze dodatkowo zatruć. Tak jak jedna moja znajoma faktycznie wzięła chlorelę ze swojego sklepu ze zdrową żywnością i powiedziała, a Anka, ta twoja chlorela to jest taka za droga, to ja wezmę sobie tańszą. No i 3 dni później wylądowała w szpitalu z zatruciem rtęcią. Później tą firmę zamknęli i tak dalej, tak? Ale to widzicie, no po prostu to jest ważne, żeby to pożywienie było czyste, żeby na to zwracać uwagę. Czyli żadnych dodatków. Jeśli ta chlorela to 100%, jeśli spirulina to 100%, żeby nie było nic dodatkowego, żadnych barwników, żadnych konserwantów i tak dalej. Jeśli chlorofil, bo zdarza się, że jest chlorofil w płynie, trzeba zwrócić jedną uwagę. Pierwsza rzecz, czy to jest chlorofil, czy to jest chlorofilina? Bo tak jak różnica, jest różnica między wanilią a waniliną. Wanilina jest robiona z odchodów krów syntetycznie, natomiast tutaj wanilia jest naturalnym środkiem, naturalnym rośliną. Natomiast tak samo jest z chlorofilem. Naturalny chlorofil, proszę Państwa, on się nie utrzyma dłużej niż kilkanaście godzin w lodówce, a tak naprawdę powinien zostać wypity od razu, wyciśnięty z rośliny i wypity. Natomiast jeśli mamy gdzieś butelki czy jakiekolwiek innego rodzaju pudełka, w których ten chlorofil jest w formie płynnej, no to musi być czymś konserwowany. Jeśli nie jest, to chlorofil zamienia się w toksynę dzięki feoforbidom, czyli takim substancjom, które powstają, jeśli ten chlorofil zaczyna się rozpadać, jeśli jest spleśniały i tak dalej. Dlatego to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie nie zaszkodzili. Aniu, powiedz mi, co byś doradziła kobietom, które brały antykoncepcję? Są kobiety, które brały 2 lata, są kobiety, które brały 3 lata, są kobiety, które brały 10 lat, a są kobiety, które brały 15 lat. Czy zmiana stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych według Twojej filozofii w zgodzie z naturą, czy to może cofnąć ten czas i cofnąć efekty, które wywołała wieloletnia antykoncepcja? W czasach, kiedy antykoncepcja była testowana na kobietach, ja żyłam w tych czasach właśnie testowania antykoncepcji na kobietach i mogę w tym temacie się wypowiedzieć, ponieważ ja brałam antykoncepcję przez 10 lat i podczas kiedy dostawaliśmy informacje z mediów w gabinetach lekarskich, że to jest nieszkodliwe, że nic się nie dzieje, nic się nie stanie. Tak, tak, że to jest prawie naturalne. Że to jest prawie naturalne i w ogóle to jest super ekstra. I po 10 latach stosowania antykoncepcji, kiedy musiałam ją przerwać ze względu na zdrowie, ponieważ moje zdrowie się całkowicie posypało, dzięki tym właśnie tabletkom antykoncepcyjnym. I później zaczęłam się interesować tym, dlaczego tak się stało. To jest bardzo proste.
Jeśli my bierzemy hormony z zewnątrz, to nasze organizmy przestają produkować te hormony, które dostajemy, dostarczamy z zewnątrz. I teraz co się stanie? Jeśli nagle przerwiemy antykoncepcję, nasze organizmy oszaleją. Tak, wariują. Tak. Nie wiedzą, co się dzieje. To jest po prostu, to jest podobnie jak w tej chwili Hashimoto i inne bardzo modne choroby, które potrzebują hormonów do tego, żebyśmy dały radę żyć. I teraz jeśli nie musimy antykoncepcji używać, to nie używajmy. Teraz są aplikacje, Flow, jakieś tam inne, które można po prostu sobie zainstalować. I jeśli nasze organizmy są wyrównane i są w harmonii, to z tą aplikacją będą współgrały. I naprawdę to jest taki nowoczesny kalendarzyk, z którego zawsze się śmiałam, a teraz nie jest mi kompletnie do śmiechu. Naprawdę antykoncepcja nie jest dobra. I jeśli ją połykamy, jeśli te hormony dostarczamy do organizmu, jeśli jeszcze są wkładki, to powiedzmy one działają w pewnym obszarze, tak? Natomiast to po antykoncepcji, kiedy odstawimy tabletki, może się okazać, że nagle dostaniemy endometriozę na przykład, czyli to znaczy przerośnięte endometrium. Tak. Endometrium, ja też przeżyłam endometrium i dobrze, że przeżyłam. Ale naprawdę to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że endometrium, no właśnie, może się rzucić na jelita, może się rzucić na jajniki, może się rzucić na takie narządy wewnętrzne, które będą potwornie bolały, tak jak mnie właśnie bolały jelita. No dobrze, że z tego wyszłam, ale powiem Ci, że faktycznie nie było śmiesznie. Już wylądowałam w szpitalu na stole operacyjnym i powiem szczerze, że później w rekonwalescencji, kiedy powiedzieli mi, że znowu muszę brać na to hormony, żeby już się to nigdy nie wydarzyło, i wtedy przyszły do mnie zielonki, czyli właśnie sok z trawy i chlorela. I one przyszły do mnie w jakimś takim momencie, w którym ja zadecydowałam, ok, odstawiam te hormony, nie będę ich brać po tej operacji, natomiast będę się próbować jakoś ratować tymi właśnie naturalnie. Tak. No i co się stało? No i zniknęła endometrioza i ona się już więcej nie pojawiła, pomimo że nie biorę żadnych hormonów od tylu lat i od tego czasu po prostu nic, nie ma żadnych problemów z żadnymi sprawami kobiecymi. Czyli nie biorę hormonów, jem zieloną żywność, oczyszczam się na bieżąco, dożywiam moje komórki i moje ciało nie potrzebuje nic innego. Teraz tarczyca, torbiele to są takie bardzo, tak naprawdę mnie otaczają wszędzie znajomi, przyjaciele i wszędzie się spotykam z takimi chorobami. Czyli uważasz, że kluczem wyjścia jest nie zapętlanie się w leki, czyli zmiana nawyków żywieniowych, że absolutnie, to pomoże. Absolutnie tak, absolutnie tak. Jeśli mamy czyste pożywienie, tak, niezatrute pestycydami i tak dalej, no to faktycznie ono jest naprawdę wystarczające do tego, żebyśmy żyli w zdrowiu i żebyśmy nie chorowali. Dlatego, że nasz układ odpornościowy zależy od naszego mikrobiomu. Więc jeżeli my do naszego brzucha wrzucamy śmieci, to nasz mikrobiom nie ma jak żyć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wszystko to, co my zjadamy, to najpierw odżywiamy nasz mikrobiom, czyli mikrobiotę, czyli dobre bakterie w naszym organizmie, w naszych jelitach. I teraz, jeśli one są niedożywione, to rozmnażają się patogeny, czyli te złe bakterie. I one właśnie powodują alergie, powodują niestrawności, powodują to, że mamy duże brzuchy, powodują to, że się źle czujemy, powodują alergie. I jeśli to wszystko naprawimy, to możemy spokojnie zajść w ciążę. A może taki przykład ze swojego doświadczenia, bo teraz niepłodność dotyka wiele, wiele par. Jest to straszne, jest to przykre, jest to też bardzo ciężkie i emocjonalnie, i psychicznie. Czy masz jakieś doświadczenie zmiany nawyków żywieniowych, a zajścia w ciąży, czy starania się dziecko, czy po zmianie nawyków żywieniowych coś się stało inaczej, coś poszło lepiej? Masz jakieś doświadczenia z tym związane? Jasne, mamy mnóstwo zielonych dzieci. Naprawdę? Naprawdę. Dlatego, że jeśli, tak jak mówię, jak organizm po prostu poczuje, że żyje, tak, to on jest gotowy do tego, żeby przyjąć dziecko. No ale teraz sobie wyobraźmy taki organizm, który po prostu leży na ziemi, się nie rusza. To jak może zdrowe dziecko się w takiej ciele kobiety zagnieździć i potem żyć? Przecież ono tam rośnie, ono korzysta z naszego zasobu, z naszych zasobów witamin, mikroelementów, makroelementów. Często staranie się o dziecko, czy w ogóle planowanie, to są już emocje. Jakby gdy na początku wszystko wyjdzie i tak jak ma wyjść, jest super. Ale gdy nie wychodzi, gdy staramy się o dziecko miesiąc, dwa, potem to się przechodzi w rok, dwa, to już może przechodzić w lata. To już wchodzą nerwy, wchodzą emocje, wchodzą stresy.
Wchodzi też różny poziom libido, który jest związany z tym, że się denerwujemy i już coś nie współgra z partnerami. Powiedz mi, czy zmiana nawyków żywieniowych wpływa też na ten psychiczny, psychologiczny aspekt starania się o dziecko? Jak najbardziej tak. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Sami od siebie nie uciekniemy. No tak. A więc, jeśli nie układa nam się w związku, ponieważ mamy problem z zajściem w ciążę, to raczej nie jest to wina partnera, ale coś gdzieś tam nie gra w nas, ponieważ ludzie są naszymi lustrami i pokazują nam, co my w sobie powinniśmy wyleczyć, a nie co leczyć u innych ludzi. Tak też w momentach stresu, kiedy mamy właśnie ten stres, a zwykle stres jest przewlekły, bo jeśli chcemy zajść w ciążę, nie udaje się miesiąc, drugi, trzeci, dobra, jeszcze to się może zdarzyć, ale jeśli nie udaje się rok, drugi... Tak, już się, rodzi się panika. I właśnie, i teraz co się dzieje w naszym ciele biologicznym? Jesteśmy cały czas mocno zestresowani, więc ten kortyzol jest ciągle podawany przez nadnercza. Mamy zły humor, jesteśmy niezadowoleni, nic nas nie cieszy, bo nie mamy tego celu osiągniętego, który sobie założyliśmy. I teraz jest pytanie, znowu jeszcze raz, czy ten dzidziuś chce mieszkać w takim zestresowanym organizmie? Czy to będzie szybciej zajdziemy w ciążę, kiedy będziemy zestresowani, kiedy będziemy się złościć o to, kiedy będziemy się ze sobą kłócić, kiedy będziemy zwalać winę jeden na drugiego? Wtedy na pewno w ciążę nie zajdziemy. Kiedy zachodzi się w ciążę? Najlepsze są ciąże wpadki, dlatego że rodzą się dzieci po prostu z miłości. To są dzieci urodzone z miłości, ze szczęścia, z radości, a nie z jakiegoś stresu, że już teraz, bo zaraz przekroczę 35 lat albo 40. Tak, albo już po ślubie i trzeba. Albo trzeba, albo bo mama mnie naciska, albo coś. Albo a już jest jej pierwsze, to trzeba mieć jeszcze drugie, żeby nie było jedno. A no właśnie. Dlatego już chyba lepiej mieć tą wpadkę kontrolowaną z radości, z miłości, gdzieś z takiego właśnie, w tym stanie. My w tej chwili postrzegamy zajście w ciążę jako stosunek dwóch ciał. Ale tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi, bo to jest stosunek dwóch energii. I jeśli te energie mają na tyle energii w sobie, żeby móc się połączyć, to wtedy będzie właśnie ta iskra, to wtedy właśnie powstanie dziecko. Ale jeżeli będziemy to robić w złej energii, w złości, w żalu, w pretensji, będziemy się martwić, słowo martwić pochodzi od martwy, więc nie może powstać życie, jeśli się martwimy. Dlatego trzeba wyluzować, jechać na wakacje, dać sobie spokój, odpuścić. Ale na zdrowe wakacje? Na zdrowe wakacje, najlepiej jakieś warsztaty ze zdrowym odżywianiem i czystym pożywieniem. Gdy planujemy ciążę, od razu ciąża dla mnie równa się kwas foliowy. Powiedziałaś już, zmiana nawyków żywieniowych, suplementacja. Ale powiedz mi, czy w zielonkach jest na tyle kwasu foliowego, że już on nam wystarczy, aby zajść w tą zdrową ciążę, czy musimy się jeszcze dodatkowo suplementować? W ogóle co byś poleciła kobietom, jaką suplementację i czy chlorella, albo czy ogólnie zielonki, to wystarczy? Ważna rzecz. Tak. Dla każdego naszego organizmu ważne są mikroelementy, makroelementy, kwas foliowy, alanina i tak dalej, wszystkie aminokwasy. Tylko rzecz najważniejsza jest nie w ilości, ale we wchłanialności. Czyli jakości. Dokładnie. Chodzi o to, ile tych mikroelementów, makroelementów, tych witamin wchłonie się do naszego organizmu. Bo jeśli nawet zjemy 1000 mg witaminy C, a wchłonie się tylko 4% z tej syntetycznej witaminy C, a tutaj na przykład w soku strawy dostaniemy 600 mikrogramów witaminy C, ale wchłonie się w 100%, to jest różnica. To jest różnica. I dlatego, proszę Państwa, nigdy nie wyciągamy pewnych substancji z jednej na przykład rośliny. To znaczy, najważniejsze jest, żeby wszystko było razem, bo jeśli mamy mikroelementy, makroelementy, aminokwasy, wszystko złączone na przykład w jednej roślinie, to one współdziałają ze sobą i jest synergia. Jeśli wyciągniemy każdy z osobna i wsadzimy do różowej tabletki witamina B1, B6, C i tak dalej, one w ogóle nie działają, po prostu nie działają. Czyli działa coś, co jest w synergii, co jest razem. I jeśli dlatego te rośliny jemy razem, dlatego warzywa działają na nas, dlatego działają owoce, ponieważ one mają substancje, które są połączone. Nie możemy wziąć ci ręki osobno, nogi osobno, drugiej nogi osobno, trzeciej głowy osobno i wtedy zobaczymy, no, jak to będzie wszystko działało. To nie będzie działało, nie będziesz działała. Tak mi się wydaje. Tak. Przychodzą takie
takie naturalne sytuacje życiowe, typu u cioci na imieninach, typu jakieś imprezy okolicznościowe, święta, sylwestry, a na przykład kobiety, które planują, starają się o dziecko, już zmieniły, jakby zmieniły swój sposób myślenia i są gdzieś w towarzystwie i mają naciski. Zjedz to, zjedz to, zjedz to, zjedz to. Powiedz mi, jak ty osobiście, jak ty sobie z takimi rzeczami radzisz? Jak na ciebie ludzie wywierają jakiś tam wpływ? Ja jestem ognisty smok. Na mnie nie można wywierać wpływu. Ja po prostu mówię, nie, dziękuję. I naprawdę to jest najprostsze. Dlatego, że trzeba ludzi nauczyć tego. Po prostu ich nauczyć. Nie, dziękuję. Okay. I nic więcej. Nie tłumaczymy się, dlaczego nie. Po prostu nie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w ciąży, no to wiadomo, w ciąży nikt nas nie będzie zmuszał. Tak, ale to jest nasza już wymówka, bo już wtedy jesteśmy w ciąży. Tak. Jakby to zawsze... Ale zanim będziemy w ciąży, jeśli chcemy mieć to zdrowe dziecko, jeśli chcemy mieć zdrową ciążę, a na przykład babci, czy dziadkowi, czy cioci, nie mogą w to uwierzyć. Nie mogą w to uwierzyć, że my się nie przygotowujemy do ciąży. Tak. Tak, i nie chcemy zjeść tego tortu. To pierwsza rzecz. To nie jest tak, że wszystko, co jemy, nam szkodzi. Możemy sobie zrobić małe odstępstwo od tego, codziennie się zdrowo odżywiamy. Codziennie jemy dobre, czyste pożywienie. Ale jesteśmy u cioci na imieninach. Nie co tydzień, w sobotę i w niedzielę, tylko raz na jakiś czas. I wiemy, że ta ciocia naprawdę będzie miała wielką przyjemność w tym, jeśli nawet odrobinkę tego tortu zjemy, to po prostu go zjedzmy. Nie jesteśmy świrusami. Zróbmy też przyjemność sobie, zróbmy też przyjemność innym i jeśli my mamy ochotę też na to, to po prostu pozwólmy sobie na to. Dlatego, że jeśli nie, to nasz organizm się znowu zestresuje i znowu będzie wyrzut kortyzolu i tak dalej i będzie poczucie winy. A teraz, jeśli zjemy, a nie chcieliśmy zjeść, bo ulegliśmy naciskom cioci, no to mamy właśnie to poczucie winy. Więc znowu jest żal, znowu jest pretensje do siebie, więc znowu wchodzimy w te stany takie właśnie emocjonalne, które nie pozwalają nam się zrelaksować. Po prostu dajmy sobie spokój. Zjedzmy sobie ten kawałek tego tortu. I po prostu nawet raz w miesiącu, raz w tygodniu, ale nie codziennie, zróbmy przyjemność komuś i zróbmy przyjemność sobie. I po prostu przytulmy się, ukochajmy i powiedzmy, że my też jesteśmy ważne. I że staramy się bardzo, odrzuciliśmy to, to, to. Tutaj jesteśmy na imieninach, zrobimy przyjemność cioci. My jesteśmy wszyscy normalnymi ludźmi, nawet jak się przygotowujemy do ciąży. Super, super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje i pomoże zmienić kobietom, które planują ciążę, zmienić swoje nawyki żywieniowe i zajść w zdrową, cudowną, naturalną, piękną ciążę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo serdecznie. Dziękuję.